pewnie zgody na wskazanie przetargu z tego nieograniczonego lokalu mieszkalnego prowadzącego własność gminy miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy Skarbańskiej 29 wraz z oddaniem użytkowania wieczyste do dnia 15 maja 2002 udziału znoszącego 44 tysięcy nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek. Projekt prezydenta Jacka Krakowa, druk nr 1134, pierwszy czytanie, oddaję pani doktora. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy sprzedaży, tym razem lokalu mieszkalnego w tym przetargu z tego nieograniczonego. Oczywiście lokal jest pusty, niezasiedlony, przy ulicy Kalwaryjskiej 29. Jest to lokal o powierzchni 32,90 m. Znajduje się na drugim piętrze budynku, składa się z pokoju o powierzchni 17,95 m i kuchni o powierzchni 14,95 m². Cena lokalu 158 890 zł. To jest o 4829,49 zł. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. Jednomyślną opinię pozytywną wyraziła w tej kwestii Komisja Mienia i Przedsiębiorczości. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, a zatem stwierdzam odbycie pierwszego czytania projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia do poprawek na dzień 19 lutego godzina 15 i ostateczny termin poprawek na dzień 21 lutego godzina 15.